Bardzo ciekawe SBC o Sadio Mane w mega rozsądnej cenie. Paczka z gwarantowaną kartą Toty, nowy świetny event i nowe swapy nadchodzą. Na te tematy porozmawiamy sobie w tym odcinku, także oglądaj do końca, bo będzie warto. Ja teraz nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Jednak na sam początek, pod ostatnim odcinkiem znowu dobiliście próg lajków, ponieważ na ten moment jest 424 lajki. No i oczywiście powiedziałem, że jak będzie tutaj 300 lajków, 350, to wlatuje kolejny odcinek i kontynuujemy daily. Jak pod tym odcinkiem do godziny 19:00 dobijecie 420 lajków, to jutro pojawia się kolejny odcinek i kontynuujemy daily. Także teraz zwiększamy wyzwanie. Wiem, że będzie bardzo ciężko, ale jak się zmotywujecie, to dacie radę. Także zostaw lajka teraz i jutro widzimy się w kolejnym odcinku. Zaczniemy sobie na spokojnie, czyli od dzisiejszego kontentu, jak ja to nagrywam dla was oczywiście wczorajszego. Pojawiły się niby 4 SBC, ponieważ mamy jakieś kolejne jakby kolejne SBC, takie flash, czyli takie błyskawiczne. Mamy Toty na wypożyczenie, paczka, w której macie Toty na 7 meczy wypożyczonego. Mamy oczywiście Sadio Mane, czyli tak naprawdę klucz i wisienka na torcie dzisiejszego dnia. No i oczywiście paczka z trzema obrońcami 85+, którą już zapowiadałem. Jutro prawdopodobnie dostaniemy paczkę 85+, razy 3 z pomocnikami, a pojutrze z napastnikami. Samo to wyzwanie, na sam początek zaczniemy sobie od niego, kosztuje 85 000. Trzeba przepalić w nim 11 zawodników i skład rating musi być 85+. Na ogół uważam, że tego SBC nie warto zrobić, jednak wiadomo, jak macie niewymienny foder, jak otwieracie paczki, no to warto spróbować. Jak widzicie, ocenki na Futbinie są bardziej negatywne, ale wygląda to 50 na 50. Ja osobiście na streamie zrobiłem, nie trafiłem nic ciekawego, ale oczywiście na streamie zapraszam, ponieważ codziennie od 18 się tam widzimy, także Twitch kuzonek zapraszam. Dalej Sadio Mane, który chyba każdego interesuje, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, jest mega rozsądna cena. Mamy 4 składy, pierwszy skład 88, drugi skład 87 plus if, potem 85 plus if, no i 84 plus if. 3 razy wymagany inform, o których sobie powiem w dalszej części odcinka. Oczywiście były inwestycje, czy inwestycje oddały, czy nie, czy te ify sprzedawać, czy nie, oczywiście zaraz o tym powiemy, ale sam w sobie Sadio Mane kosztuje aktualnie 600 000. Na ogół jest to SBC, jak widzicie, wyceniane pozytywnie, więcej osób głosuje, w sumie dużo więcej osób głosuje, że to SBC jest warte zrobienia. Karta jest naprawdę magiczna. 97 zwinności, 92 balansu, 92 wytrzymałości, bardzo fajne tempo, niezłe strzały, no i oczywiście pozycja środkowego napastnika, czyli coś bardzo fajnego. Ja osobiście tego Mane chyba sobie zrobię jutro na streamie, więc będzie warto oglądać. Będzie on przeze mnie testowany. Mamy na niego aż 30 dni, także na spokojnie sobie możecie go zrobić. Możecie sobie oczywiście go robić po kolei. Jak będziecie trafiać jakieś duplikaty, to będziecie uzupełniać składy, ale sam w sobie wydaje mi się, że warto. Nie wiem, jak się nim gra, ponieważ oczywiście nie testowałem, wyszedł on dopiero 30 minut temu, ale sam w sobie wydaje mi się, że jest naprawdę wartym SBC i jak ostatnio dawali drogie SBC, tak dzisiaj wydaje mi się, że naprawdę dali coś mega fajnego, bo wydawało mi się, że ten Mane milion będzie na spokojnie kosztował, a tu miłe zaskoczenie, bo praktycznie połowa z tego. Bardzo ciekawa informacja, ponieważ paczka z gwarantowaną kartą Toty, sam ogół wydaje mi się, że jest to po prostu niemożliwe, ponieważ zepsułoby to bardzo grę, ludzie wydają ogrom pieniędzy i tak dalej, żeby kartę Toty trafić, a oni by to zepsuli jednym SBC. Bardziej jeżeli miałaby się pojawić paczka z gwarantowaną kartą Toty, wydaje mi się, że mogłoby być to w sklepie. Sami wiecie, jakie aktualnie pojawiają się paczki w tym roku, za ile końców, za ile fapońców, ale jest tutaj takie przykładowe, oczywiście przykładowy screen z Twittera. Oczywiście jest to źródło niepotwierdzone, nie sprawdzałem w ogóle jego przecieków i tak dalej, ale takie coś rzuciło mi się w oczy, więc mówię, żebyście oczywiście wiedzieli to ode mnie, że takie coś może być w planach. Jak sami widzicie, wyceniana ta paczka była na 1,5 miliona, wydaje mi się, że cena całkiem spoko, bo te Toty, zaraz sporo z nich będzie wyceniane mniej niż 1,5 miliona, ale tak czy siak, gdyby ona była, to wydaje mi się, że za 2 miliony lekko. No i kurde, nie wiem, co mam powiedzieć, jest taka paczka, ale na ogół wydaje mi się, że no po prostu jej nie będzie, jednak gdyby było, no to mega by to mnie zszokowało. No i pamiętajcie o tym, że jak się pojawi, to pamiętajcie, kto pierwszy o tym mówił. Został nam zapowiedziany nowy event, czyli Future Stars. Jak ktoś grał w poprzedniej edycji, to oczywiście wiecie, o co chodzi. Mamy napisane, że 3 lutego pierwsza drużyna zadebiutuje i mamy również napisane, że będzie nowy system swapów i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście będą dwie takie drużyny. Cały ten event jest znany z zeszłego roku. Oczywiście, jak pewnie wiecie, EA lubi chodzić starymi ścieżkami. Wydaje mi się, że naprawdę event będzie bardzo podobny. W zeszłym roku było wiele kart, oczywiście na czele z Bellinghamem, który aktualnie jest w drużynie Toty, także młoda gwiazda się sprawdziła, ale naprawdę bardzo fajny event, bardzo go lubię, ponieważ dużo kart można sobie przetestować nowych, ciekawych, które na ogół nie są zbytnio ogrywalne. Oprócz tego oczywiście mieliśmy 30 żetonów, wydaje mi się, że w tym roku pewnie polecą takim samym systemem i również 30 żetonów będzie do zdobycia. No i SBC, ponieważ tam działo się bardzo dużo, oczywiście możecie sobie to wszystko zobaczyć
zobaczyć na Foodbinie, są wszystkie SBC z zeszłego roku. Były party bugi, były jakieś player piki, były oczywiście nagrody. No i z takich ciekawszych nagród był na przykład tutaj za 25. Mogliście sobie wybrać jednego jakby z trzech zawodników Future Stars. Były również paczki 10x85+, były również jakieś tam inne paczki 8189x10, ale wydaje mi się, że w tym roku te nagrody będą zdecydowanie lepsze, ponieważ w tym roku EA się jakoś bardzo nie pierdzieli. Leci z tymi nagrodami naprawdę bardzo na grubo i wydaje mi się, że te paczki będą zdecydowanie lepsze. Same karty w sobie wydaje mi się, że statystyki również będą miały o wiele, wiele lepsze, czyli event na ogół zapowiada się bardzo ciekawie, ale tak jak mówię, jak dobijecie lajki pod dzisiejszym odcinkiem, no to jutro sobie o tym evencie może coś bardziej powiemy, także zostawcie lajka, dobijcie te 420 lajków i jutro lecimy z kolejnym odcinkiem daily. No i teraz oczywiście codzienna wstaweczka na temat foderu, na temat informów, ponieważ to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Oczywiście 84, 85 i tak dalej lecą delikatnie w dół, co jest rzeczą normalną, ponieważ ludzie otwierają coraz więcej paczek, jest toty, nie ma zbytnio ciekawych SBC, oczywiście jest money i tak dalej, ale nie ma żadnego hero, nie ma żadnego ikony, które te karty jakby boostują. Wydaje mi się, że te 84 coraz cały czas będą leciały w dół. W niedzielę albo w poniedziałek, czy się spodziewam toty, czy się spodziewam ikony, przepraszam, albo czy się spodziewam hero, to wolałbym to rozdzielić na kolejny odcinek, także jeszcze zobaczymy, ale na razie te karty lecą w dół, póki co bym po prostu je na razie odrzucił, ani bym w nie nie inwestował, ewentualnie można na nich flipować, ponieważ póki 84 są wysoko, to bardzo łatwo można te karty łapać tanie, ponieważ dużo ludzi otwiera paczki, także każdą kartę lecicie po kolei, szukacie jej na rynku o te 500 końców taniej i snajpicie i tak naprawdę można dużo na tym zarobić, pokazywam oczywiście to wielokrotnie na streamie. No i informy, które po raz kolejny, mimo tego, że są aż 3 wymagane domany, jakoś bardzo nie poszły w górę, ale nie złośćcie się, ponieważ ja na swojej liście transferowej mam aktualnie 45 informów, również jestem w nie delikatnie zakopany, ale nie złośćcie się, ja brałem w naprawdę dobrych cenach, ponieważ 84 za 11 koła i 85 za 13, teraz są one już nawet delikatnie taniej, także to są naprawdę dobre ceny, jak braliście w takich cenach, to nie ma się o co martwić, jak braliście trochę drożej, to też nie martwcie się, ponieważ przy pierwszym lepszym SBC o hero, przy pierwszym lepszym SBC o ikonę, znów na tym wszystkim zarobimy. Czy bym dobierał te informy i tak dalej? Wiecie, no jak dobieracie 84 po 10,5 koła, to macie zerowe ryzyko straty, bo nawet jak ten Shkiri nie podrożeje jakby w przeciągu tygodnia, to możecie go cały czas wystawić za tyle samo, bo jakby taniej on nie będzie, bo trzymają go widełki. Jak 85 będziecie brać za 12, 12,5, to też na tym nie stracicie, ponieważ one jakby taniej być nie mogą. Także te informy można dobierać jak ktoś chce. Kiedy one podrożeją, to ciężko powiedzieć, bo nie ma żadnego legitnego źródła, które by potwierdzało jakąś paczkę z hero, paczkę z ikoną, ale jak gracie w tą grę, to wiecie, jak często pojawiały się paczki tak owe, także czego się spodziewam w niedzielę, to raczej się chyba już domyślacie. Z innych ciekawych rzeczy, no to zostały mi dokładnie 2 miejsca w tym miesiącu na Fifaczu, także jakby ktoś chciał, to oczywiście wpadajcie, macie do Discorda zaproszenie w opisie. Jakby ktoś nie widział, co to jest ranga Fifacz, to jest to taka ranga, gdzie dostajesz gotowe sposoby na zarobek, gotowe sposoby na inwestycje i tak dalej, gotowe karty, wszystko masz podane na tacy, także jak nie masz czasu albo nie radzisz sobie, to wpadaj. Tak jak mówię, 2 ostatnie miejsca, kto pierwszy, ten lepszy, zapraszam, bo nowe miejsca będą prawdopodobnie dopiero w drugim tygodniu lutego, także zapraszam. No i na sam koniec kilka kart do flipu dla dużego budżetu, a na sam koniec 2 sposoby dla małego budżetu. Oczywiście odnośnie flipowania, to w wczorajszym odcinku poświęciłem 4 minuty na wyjaśnienie, na czym można flipować, także tam zerknijcie, jak nie widzieliście. 4 karty ode mnie na dzisiaj, czyli Casemiro, który ostatnio podrożał i ma fajne jakby wahania na rynku, co widać oczywiście na wykresie godzinnym. Dalej ode mnie również Thiago, starałem się dawać takie karty, których jeszcze nie dawałem. Oczywiście te karty, które pokazywałem w ostatnich odcinkach, też nadal cały czas działają. U niego tak samo jak w przypadku Casemiro, fajne wahania na rynku. No i oczywiście ostatnio jakby górka, czyli coś, co sprzyja flipowaniu. Marcelo Brozovic, czyli karta tańsza, również tak samo jak w przypadku 2 poprzednich kart. No ma bardzo fajne wahania, też ostatnio podrożał, także można oczywiście próbować na licytacjach dorwać go taniej. Polecam od siebie, od serduszka, licytować w nocy, a sprzedawać wieczorem przed godziną 19. Tak najwięcej powinniście zarobić. No i Sissoko jako taka karta najtańsza z tych 4. Również karta po pierwsze bardzo grywalna, bardzo lubię nim grać. Po drugie karta, która również bardzo fajnie skacze godzinowo. No i po trzecie karta, która również ostatnio bardzo fajnie urosła. A jak masz mały budżet albo nawet duży, ale chcesz porobić coś takiego bardziej szybszego i tak dalej, to dalej męczyłbym karty z ligę, zarówno brązowe, jak i karty srebrne, ponieważ one cały czas dużo są warte. Chodzi mi tutaj oczywiście o wyszukanie sobie takiego filtru, jak ja pokazuję, czyli na przykład ligę, wszystkie pozycje, karty brązowe albo karty srebrne. No i każdą kartę po kolei lecicie na rynku, próbujecie dorwać jakąś taniej. Jest bardzo mało tych kart na rynku, cały czas są potrzebne do SBC. Jest jeszcze jedna liga z top 5, która bardzo fajnie oddaje w takich filtrach, ale to już sobie sami poszukajcie. Nie będę aż tak wszystkiego wam podawał, jak macie chęci, to na pewno zarobicie. No i co, mam nadzieję, że jutro będzie kolejny odcinek, także zostawiajcie lajki, zostawcie suba, bo tylko 30% z was subskrybuje mój kanał. I do zobaczenia na streamie o 18:00. Siemano!